Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. W studiu RDN Zbigniew Paprocki, sekretarz Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Witam serdecznie słuchaczy RDN Małopolska. Branża chemiczna mocno odczuła pandemię. Tak jak wszystkie obszary biznesów produkcyjnych odczuliśmy ją. Tutaj się nie da ukryć, że jest lekko. Natomiast wychodzimy z niej obronną ręką. Rynki nawozowe, które mamy w zasadzie dwie domeny działalności. Jeden to jest rynek nawozów mineralnych i drugi to jest rynek tworzyw. Więc rynek nawozowy utrzymał dosyć dobrą stabilność, natomiast ucierpieliśmy dość mocno na rynku tworzyw sztucznych. Tutaj od razu marzec ubiegłego roku to było praktycznie wyhamowanie biznesu automotive, czyli samochodowego, co się przełożyło na odbiory naszych tworzyw, na niskie marże. Teraz w okresie późnej jesieni zaczęła się odbudowa, pojawiły się informacje o szczepionce i to powoduje, nadaje nam nadzieję na to, że tworzywa, znaczy widzimy to też w ekonomicznych zestawieniach, że tworzywa odbudowują się i nawozy utrzymujemy na stabilnym poziomie. No właśnie, skoro ten stabilny poziom, to ja dopytam, czy sytuacja związana z pandemią może wpłynąć na cenę nawozów? Na cenę nawozów najbardziej wpływają ceny surowców. Podstawowym surowcem jest gaz ziemny. Te ceny na rynkach obecnie szaleją, to może złe słowo, ale są bardzo niestabilne i cały czas praktycznie wykazywały tendencję wzrostową. My, żeby utrzymać marżę, byliśmy zmuszeni do stopniowego podwyższania cen, oczywiście rozsądnie, w konsultacji powiedzmy ze środowiskiem też rolniczym. Znamy swoją rolę w państwie polskim, jesteśmy polską grupą kapitałową i na rynku polskim naprawdę myślę, że znajdujemy zrozumienie i to odnosimy proporcjonalnie do podwyżek cen gazu. Nie spekulujemy, innymi słowy. O ile więcej rolnicy będą musieli w tym roku zapłacić za nawozy? W różnych konfiguracjach, z tego co wiem, ja nie reprezentuję tutaj akurat obszaru sprzedaży, natomiast oczywiście mam wgląd w te dane, to jest kilkadziesiąt złotych na tonie, może to być wzrost, już się pojawił, to z pewnością rolnicy odczuli, ale tak jak mówię, tutaj wpływ jest najbardziej cen surowców i energii. Firma nie korzystała z żadnych covidowych tarcz antykryzysowych? Korzystaliśmy. Praktycznie wszystkie duże spółki skorzystały z tej możliwości. Oczywiście w pełni zgodnie z prawem. Mieliśmy tutaj istotne obniżenie przychodów. Tam były te kryteria jasno określone, kto może skorzystać i potwierdzam, skorzystaliśmy trochę w granicach też tego, co dopuszcza prawo. Czy zmiana prezesa w środku pandemii miała wpływ na funkcjonowanie spółki? Bo przypomnę, w październiku Wojciech Wardacki został odwołany z tego stanowiska. Jaki to miało wpływ na dalszy rozwój spółki? U nas jesteśmy dojrzałą grupą kapitałową i wiemy, że musi być ciągłość zarządzania. Tutaj nie ma czasu na naukę, na jakieś rozważania, co dalej. To jest zachowana ciągłość. Pan prezes Hinz był kiedyś w zarządzie Grupy Azoty i stosunkowo niedawno, więc doskonale znał uwarunkowania. Także wrócił w zasadzie i z marszu objął tą funkcję. Ja jako członek Rady Nadzorczej również to mogę potwierdzić w tych kontaktach już typowo na tym szczeblu zarządczo-nadzorczym. Nie było tutaj żadnej takiej zmiany. No, w sensie może troszkę inny styl zarządzania, natomiast pozytywnie wszystko wpłynęło na tyle, że tutaj nie ma jakiegoś, jakby to powiedzieć, istotnych różnic. Jest to dobrze zarządzana spółka i grupa kapitałowa. Powiedział pan, że ważna jest ciągłość. No właśnie, jak koronawirus wpływa na funkcjonowanie spółki? Jakie działania podejmowane są tu na miejscu, żeby zapewnić ciągłość produkcji i ciągłość zatrudnienia przede wszystkim?
Priorytetem dla nas jest utrzymać ciągłość produkcji. Procesy chemiczne mają tą specyfikę, że raz zainicjowane, one muszą cały czas przebiegać. To są powiązania technologiczne pomiędzy instalacjami. Żeby utrzymać tą ciągłość, jak już byliśmy pewni, że nie unikniemy pandemii, powołaliśmy sztaby kryzysowe we wszystkich spółkach produkcyjnych. Ja mam przyjemność pracować w sztabie kryzysowym naszej spółki tarnowskiej i to od razu określiliśmy jasno kryteria pracy, kryteria na przykład zasady przekazywania zmian, żeby się brygady, te, które pracują w ruchu ciągłym, nie spotykały bezpośrednio. Ograniczenie do minimum kontaktów, noszenie maseczek, dezynfekcja. Dezynfekcja to jest podstawa, to widać na każdym kroku. Maseczki przy przemieszczaniu się. Kto mógł, które stanowiska mogliśmy wyposażyć w dobre komputery, dobre łącza, skierowaliśmy częściowo właśnie pracowników na pracę zdalną. Oczywiście pracownicy zmianowi nie mogą pracować zdalnie, nie da się obsługiwać z domu poważnej instalacji chemicznej. Dlatego też z tego miejsca chciałem podziękować pracownikom za dyscyplinę, za wyrozumiałość i za tą ochronę naszą wspólną, naszego dobra, swojego zdrowia, ale też naszej ciągłości produkcji. Czy to wszystko przyniosło efekt? Czy nie zdarzyły się w tym Oczywiście, długim czasie jakieś masowe zachorowania? Powiem tak, przez ten rok nie mieliśmy żadnego przestoju spowodowanego pandemią. Ciągłość jest utrzymana. Zdarzają się oczywiście przypadki, nie jesteśmy jakąś wyspą, która nie ma, jest oderwana od tego. Zdarzają się pojedyncze przypadki, bardzo szybko wyłapywane. Sami pracownicy się dyscyplinują, nie przychodzą do pracy, zgłaszają, że są, czują się chorzy. I to szybkie działania pozwalają nam we wszystkich spółkach, nie tylko w Tarnowie, utrzymać cały czas produkcję. Czy pracownicy w związku z pandemią mogą być spokojni o swoją przyszłość? Czy wszyscy utrzymają i utrzymują zatrudnienie? Powiem tak, z punktu widzenia Tarnowa mamy bardzo stabilną sytuację, jeżeli chodzi o wyniki finansowe, o przyszłość, myślę. Także nie ma obaw. Ja nie wiem, jak się ta pandemia rozwinie. Mamy nadzieję, że po pojawieniu się szczepionki i po szybszym szczepieniu, tym takim, jak jest zapowiadane jesienią, już będziemy dużo bardziej spokojni. Ale tak reasumując, to mamy taką dużą pewność zatrudnienia, pracy, utrzymania stanowisk. Pytam celowo o pracowników, bo pan w Radzie Nadzorczej jest reprezentantem pracowników właśnie. Jaka jest dokładnie pana rola? W jaki sposób dba pan o interesy pracowników? Tak, to prawda. Dzięki zaufaniu pracowników mam zaszczyt być członkiem Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. z wyboru pracowników. To jest przywilej, który stwarza ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw i korzystamy z tego przywileju. Rada Nadzorcza to jest taka instytucja, taki twór, który stworzony został po to, żeby właściciele, czyli akcjonariusze, mogli wpływać i kontrolować, nadzorować pracę zarządu. W Radzie Nadzorczej jest 9 członków, z czego 3 jest z wyboru pracowników. Czyli jest pan takim głosem pracowników w Radzie Nadzorczej? Zdecydowanie tak, razem z 2 kolegami, z Robertem Kapką i Romanem Romaniszynem. Na ile, panie Zbigniewie, ten głos jest brany pod uwagę? Ten głos jest bardzo ważny, myślę, dla przedstawicieli akcjonariuszy, ponieważ jest to głos ze strony środowiska pracowniczego, które to środowisko jest, nie jest znana ta specyfika ludziom z Warszawy, czy powiedzmy prawnikom, no bardzo różne tutaj zacne osoby zasiadają w Radzie i oni mają tą informację, której zarząd by pewnie nie chciał czasami nawet przekazać. To jest chyba bardzo, na pewno bardzo cenne dla pozostałych członków Rady, jak i dla akcjonariuszy. Ale tę funkcję nadzorczą chce pan zamienić na zarządzanie, stąd pana kandydatura w wyborach do zarządu Grupy Azoty S.A. Skąd ta decyzja? Ja od 7 lat, dzięki zaufaniu innych członków Rady, jestem sekretarzem Rady. To jest bardzo zaszczytna, ale i odpowiedzialna funkcja, która wiąże się z tym, że przeze mnie przepływają praktycznie wszystkie dokumenty pomiędzy zarządem, radą, właścicielem większościowym, akcjonariuszami, protokoły, sprawozdania. Mam pełną wiedzę
na temat, co się dzieje w spółce. I to ze strony pracy zawodowej, o której mówiłem, bo jestem kierownikiem Biura Zarządzania i Koordynacji Produkcji. Jestem etatowym pracownikiem spółki od 26 lat. Oprócz tego jestem, tak jak mówię, w Radzie Nadzorczej. Przez cały 2019 rok Rada Nadzorcza powierzyła mi indywidualny nadzór nad pracami zarządu. To był nadzór szczególnie ukierunkowany na sprawę realizacji czy przygotowania projektu Polimery Police, gigantycznego projektu, niespotykanego w najnowszej historii polskiego przemysłu chemicznego. Także nadzorując, uczestniczyłem we wszystkich posiedzeniach zarządu praktycznie. Doskonale wiem z obydwu stron, jak to wygląda w sensie zarządzania i w sensie nadzoru. I w tym zarządzie też chce pan być głosem pracowników, bo o tym zdecydują tak, pracownicy w głosowaniu. Tak, pani redaktor. Sytuacja wygląda tak, że ta ustawa, o której mówiłem, że do Rady Nadzorczej pracownicy mogą mieć swoich członków w Radzie, również się przekłada na zarząd. Tutaj w zarządzie możemy mieć jednego przedstawiciela i też korzystamy z tego przywileju. No i tutaj to jest, ja wybieram się, chciałbym, jeżeli dostanę to zaufanie, no zadbać o sprawy pracownicze. Choć to stanowisko jest już obsadzone, pracownicy mają w zarządzie swojego przedstawiciela i swój głos i to od kilku kadencji. Pan mówi w swoim folderze wyborczym czas na zmiany. Co pan chce zmienić? Ja chciałbym wprowadzić taką odpowiedzialność sam siebie, uczynić odpowiedzialnym za sprawy Tarnowa. Ja wiem, że zarząd decyduje o grubych sprawach, ogromnych, całej grupy, bo to jest zarząd korporacyjny. Także ja, każdy członek zarządu odpowiada tak samo. To nie jest tak, że członek z wyboru pracowników ma jakąś mniejszą odpowiedzialność. Odpowiedzialność jest ta sama. Natomiast mnie interesuje najbardziej tutaj lokalna sprawa Tarnowa. Przez pryzmat całego zarządzania, ale Tarnów. Po prostu tutaj, ja tu mieszkam, ja tu żyję, 26 lat tu pracuję. I z takim przesłaniem idę do pracowników, że nasze sprawy tutaj, obiecuję wam o nie dbać. Na ile się da oczywiście, no jeden z siedmiu, to nie jest też cudotwórca. To porozmawiajmy w takim razie o konkretach, bo ważnym elementem działalności Grupy Azoty są działania społeczno-sponsoringowe. Grupa Azoty od lat pełni rolę takiego mecenasa życia gospodarczego, kulturalnego i sportowego w regionie. Czy w związku z pandemią te nakłady mogą zostać ograniczone? Powiem tak, że będąc w Radzie Nadzorczej, Rada Nadzorcza bardzo mocno też dyscyplinuje zarząd co do wydatków na różne cele i w przypadkach, powiedzmy, gdzie są mniejsze dochody, a tym samym zyski, no jest to dosyć tak mocno odpytywane, ile pieniędzy się wydaje na różne działania. Jak wiemy, my wspieramy jako spółka, jako cała grupa ogromny wachlarz działań społecznych, służbę zdrowia, szkoły, dzieci, młodzież, instytucje kultury, szpitale, kluby sportowe, no mój ukochany Żużel, na który też od 40 lat chodzę i bardzo mi zależy, żeby to istniało. Także na pewno pandemia niektórym by podpowiadała, że wycofujmy się. Nie, my przetrwamy ten trudny czas. Naprawdę jesteśmy na tyle dobrej kondycji finansowej, że na pewno nie zerwiemy tych relacji. To o tym nie ma mowy. Przynajmniej ja będę chciał o to dbać, jeżeli dostanę zaufanie. Chcę na chwilę pozostać przy tym żużlu, bo od lat toczy się właśnie dyskusja, czy i w jakim zakresie Azoty powinny sponsorować tarnowski żużel. Jakie jest pana stanowisko w tej sprawie? Do tej pory, albo w zasadzie do niedawnych czasów, Azoty były praktycznie monopolistą, jedynym dużym sponsorem. To w czasach słusznie minionych, to była gospodarka nakazowo-rozdzielcza, wtedy nikt się nie martwił, szły grube miliony, wszyscy byli zadowoleni. Niestety czas się zmienił. My jesteśmy, stąpamy twardo po ziemi, jesteśmy spółką biznesową i ja uważam, że powinniśmy tak skroić żużel i tak go, powiedzmy, wyposażyć, mówiąc kolokwialnie, żeby się znalazł też ktoś drugi duży albo mierzyć na tyle, na ile nas stać. W
tej chwili na to mierzymy. To nie jest Ekstraliga, to jest pierwsza liga żużlowa. Trudne dopinanie budżetu, z tego co wiem, bo też jako Rada my zatwierdzamy umowę na przykład ostateczną ze spółką żużlową. Także konkludując, potrzebny jest jeszcze ktoś drugi, jeżeli chcemy utrzymać wyczyn na tym poziomie, to bardzo potrzeba drugiego, może mniejszego, ale drugiego poważnego sponsora. Niestety to jest bardzo dużo małych sponsorów, ale patrząc na skalę i relacje, to jest jednak duża różnica pomiędzy tym, co daje Grupa Azoty, a cała reszta. To jeszcze na koniec chcę pana zapytać o powietrze, bo Azoty są wręcz w środku miasta i chcę pana zapytać o to zielone porozumienie Grupy Azoty i województwa małopolskiego. Na czym ma polegać ta współpraca na rzecz ochrony powietrza i klimatu? Chodzi mi o konkretne działania podejmowane tu w Tarnowie właśnie, gdzie zakłady Grupy Azoty funkcjonują w bliskim otoczeniu aglomeracji miejskiej. To, co zostało ogłoszone, o tym mogę mówić, bo znam też projekty, które są w tak wstępnej fazie rozważań, że proszę mi wybaczyć, nie będę mógł powiedzieć, ale oczywiście cała reszta można mówić. Więc przede wszystkim chcemy tutaj rozwinąć recykling na przykład tworzyw sztucznych. Mamy bazę, my produkujemy tworzywa sztuczne i rozważamy ich recykling. Wiem, że wraca sprawa spalarni śmieci. Znamy trudne relacje, nie chcę ich tu rozwijać, miasta i Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Powinna być pana zdaniem ta spalarnia w Tarnowie? My mamy gotową infrastrukturę praktycznie, mamy pozwolenia, mamy strefę przemysłową, unikamy tego, co tutaj problem się pojawia w mieście, a więc problemów środowiskowych, uwarunkowań środowiskowych. Następny temat to jest też wpisujący się w tą społeczną odpowiedzialność biznesu, ale też taki komercyjny, to jest współpraca z MPC-em przy zwiększeniu dostaw ciepła z azotów. My mamy ciepło z procesów chemicznych, które jest bardzo atrakcyjne cenowo dla MPC-u. Pracujemy obecnie nad dużym projektem zwiększenia dostaw. Kiedyś to na pewno ogłosimy. Jesteśmy blisko już takich konkretnych porozumień w tym temacie. Dużo jest spraw tej zieloności. W tej chwili chcemy, żeby chemia była zielona. Zielona chemia to trzeba popatrzeć od energii, od produkcji prądu, bo co z tego, że będzie zielona chemia, jak będzie prąd na przykład z węgla? To ona już tą zieloność traci. Także to jest wpisanie się w ten zielony ład. To są na razie hasła, które trzeba wypełnić czynami. Liczymy tutaj też na wsparcie państwa. Wiem, że duże pieniądze są. No właśnie, kiedy te czyny są możliwe i realne do wdrożenia? Bez mechanizmu wspierającego my nie damy rady tego sami wdrożyć. To są duże pieniądze, które my jesteśmy spółką biznesową. My mamy produkować to, co potrafimy, produkować nawozy mineralne, tworzywa sztuczne i tak dalej. Natomiast ta działalność, nazwijmy to już z zieloną energią związana, to oczekujemy bardzo mocno na wsparcie mechanizmów unijnych i rządowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Zbigniew Paprocki, sekretarz Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. był gościem. Serdecznie dziękuję. Bardzo było miło u państwa gościć. Ja jeszcze skorzystam z okazji. Chciałbym państwu złożyć życzenia świąteczne. Tak się fajnie składa, że niebawem one będą. Życzę wszystkim państwu i sobie również tej nadziei, błogosławionych świąt Wielkiej Nocy, tej nadziei wiosny i nadziei powrotu do normalności. Wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję i pozdrawiam.